Jednostka OSP z Bogori zdominowała gminne zawody sportowo-pożarnicze. Jej strażacy wygrali 3 z 4 kategorii, w jakich rywalizowano w niedzielę na stadionie miejscowego klubu sportowego Dolomit. Zawody to poza udziałem w akcjach ratowniczo-gaśniczych drugi najważniejszy sprawdzian wyszkolenia strażaków. W gminie Bogoria jest 16 jednostek OSP do walki o prymat. 9 z nich wystawiło reprezentację. Chciałoby się, żeby wszystkie jednostki wystartowały w dzisiejszych zawodach. To też jest i mobilizacja dla nich, taka wewnętrzna i taka determinacja, żeby pewne rzeczy się tutaj wydarzyły w każdej tej jednostce. No niestety, nie wszystkie mamy. Mamy 9 jednostek dzisiaj. OSP, 3 KDP i jak pan wspomniał, te najmniejsze nasze pociechy, czyli dwie drużyny chłopców, młodzieżowych drużyn pożarniczych i jedna dziewczyn. No cieszy to, bo to znaczy, że w kolejnych latach te zawody też się będą odbywać i jednak widać, że jest ta chęć i ten ciąg do udziału w takich zawodach przez tych najmniejszych. Ci najmniejsi, jak i dorośli, rywalizowali w dwóch konkurencjach, w sztafecie i ćwiczeniu bojowym. Łączny ich wynik decydował o zajętej lokacie. Młodzieżowa drużyna pożarnicza z Jurkowic wygrała kategorię dziewcząt. W tej samej grupie wiekowej wśród chłopców najlepsi byli młodzi strażacy z Bogorii. Także panie ze stolicy gminy stanęły na najwyższym stopniu podium. Ich koledzy nie byli gorsi i w Cuglach wygrali rywalizację męskich zespołów. Druh Damian Gawlik z OSP Gorzków i druhna Anna Ozdoba z OSP Jurkowice zwyciężyli w konkurencji Super Strażak. Druhowie ochotnicy dbają o kondycję i sprawność, po to by dobrze wypaść podczas zawodów, ale przede wszystkim by nieść skuteczną i profesjonalną pomoc. Przygotowujemy się dosyć długo i intensywnie fizycznie, żebyśmy mieli dobrą kondycję i to, szczerze powiedziawszy, to też ma duży wpływ na to, że nasze przygotowanie do zawodów pożarniczych, sportowo-pożarniczych, skutkuje później dobrym działaniem w późniejszych działaniach ratowniczo-gaśniczych, takich już w realu. Oba elementy zmagań wymagają precyzji, dokładności. Szczególnie ćwiczenie bojowe nie wybacza pomyłek. A te ćwiczenia są dosyć trudne, zarówno sztafeta, jak i ćwiczenie bojowe. Każdy błąd skutkuje bądź ewentualnymi punktami karnymi, bądź niestety wydłużeniem się czasu, w jakim pokonamy tę przeszkodę. Wydaje mi się, że dosyć trudniejszym do wykonania jest to ćwiczenie bojowe. Z tego względu, że tu jeszcze mamy taki argument poza prędkością, szybkością, żebyśmy to wszystko zrobili, dokładnością, z motopą i w wężach goni nas woda, tak powiem to kolokwialnie. Więc ta woda sprawia, że nie możemy czegoś źle zrobić, bo ponowienie tej próby już może się skończyć fiaskiem. Kobieca drużyna z Woli Kiełczyńskiej do startu przygotowywała się ponad miesiąc. Treningi okupione zostały kontuzjami. No ponad miesiąc trenowałyśmy. Gdzie trenowałyśmy? Tutaj na stadionie w Bogori i jeszcze za strażą w Woli Kiełczyńskiej. Był problem z zebraniem, ze skompletowaniem zespołu? Tak, i to duży, dlatego że w trakcie treningów niestety pojawiły się kontuzje, więc dwie dziewczyny, które miały w pierwszym składzie wystartować, no skontuzjowały się bardzo poważnie, także musieliśmy szukać w zastępstwie innych dziewczyn. Tylko tydzień przygotowywał się naczelnik OSP Zimnowoda. To nie dziwi, bo to strażak z 25-letnim doświadczeniem. Nie tak długo, no. O ile? A tydzień. Ale od ilu lat jest pan w straży? To chyba nie jest... Od 25. Takie łatwe ćwiczenie dla pana, rutyna. No, trening czyni mistrza. Jakby więcej potrenował, lepiej by to było. Burmistrz Adamczyk podkreślił wielofunkcyjność jednostek OSP. Pod tym względem sportowym dzisiaj widzimy, ale oczywiście jest to też działanie ratownicze, ale i to społeczne. Organizują się, pomagają, wspomagają wszystkie uroczystości państwowe, kościelne, ale również i charytatywne. Na miarę swoich możliwości gmina Boguria wspiera działalność ochotniczych formacji. W ostatnich latach tych środków na ochotnicze straże pożarne na terenie naszej gminy poszło naprawdę rekordowa kwota. No ja też się nie porównam jako gmina do innych gmin, które mają kilka jednostek, po 3-4. U nas tych jednostek jest 16 i tych potrzeb my musimy to mnożyć razy wszystko 16. Staramy się to dzielić tak równomiernie. No, ściągniętych 11 aut przez ostatnie 5 lat. W najbliższym czasie przychodzi jeszcze jeden
fakt, że używany, ale trafi do jednej z jednostek samochód ciężkich, taki, który był potrzebny tutaj na teren naszej gminy. Ale to nie koniec, oczywiście będziemy się starać o kolejne dofinansowania, wsparcie, żeby te jednostki czuły się takie docenione przez samorząd gminy Bogoria. Wszystkie drużyny otrzymały bony na zakup sprzętu i wyposażenia? Wszystkie drużyny otrzymały bony na zakup sprzętu i wyposażenia ufundowane przez samorząd Bogorii. Jerzy Strzyż, STV Info.